Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, na kanale roślinnym. Dzisiaj będziemy sobie eksperymentować dalej, dlatego że kupiłam 2 litry sphagnum. Zamówiłam z zielonego parapetu, ostatnio też w sumie chyba miałam z zielonego parapetu i bardzo fajnie mi się sprawdzał do ukorzeniania. I tutaj mam mój żłobek, bo tak naprawdę tutaj są malutkie bulwy, niektóre już podrosły, wyrosły ładnie. Ale co mam zamiar dzisiaj zrobić? Aha, jeszcze muszę sobie wziąć kubeczki plastikowe, dlatego że właśnie będę przesadzać te wyrośnięte bulwy stąd do kubeczków wypełnionych sphagnum. I też będę przesadzać jeszcze bulwy, które już żyją na, jakby to powiedzieć, na wolności. Mowa tutaj o tych, które rosną w keramzycie, ale jak widzicie, no nie bardzo sobie radzą. Mają problem z zaklimatyzowaniem się. Zamknę może okno. Mają problem z zaklimatyzowaniem się właśnie po wyjściu z tego pudełka. A wiem, że właśnie w sphagnum one sobie radzą idealnie, więc mam nadzieję, że po przeniesieniu z tego pudełka do pojemników takich plastikowych kubeczków właśnie wypełnionych sphagnum będą one sobie radzić lepiej na wolności. Zobaczymy. To jest kolejny mój eksperyment, więc zobaczymy, jak się powiedzie. Zajrzymy sobie tutaj do środka też właśnie. No tutaj nic nie widać, bo jest zaparowane. Tam jest 100% wilgotności. Ale tutaj na przykład te bulwy, które mam już na wolności. Tutaj mam Pink Dragon. Tak mi się wydaje. Albo nie. Albo to nie jest Pink Dragon, tylko to może być też... Już sama nie wiem. Zobaczcie, tak wygląda ta alokazja. Zastanawiam się, bo może to być też alokazja poli, ale chyba wydaje mi się, że to jest Pink Dragon. Chyba tak. No nie wiem, w każdym razie jeszcze nie jest zdiagnozowane przeze mnie, ale tutaj widzicie, jest jakaś mała też alokazja, bulwa i no nie poradziła sobie dobrze po wyjściu z tego pudełka, więc chyba wsadzę to od nowa do pudełka albo właśnie do sphagnum i zostawię na wolności. Zobaczymy, a tutaj słuchajcie, jest moja bardzo cenna alokazja. Nie wygląda na razie super, bo no jak widzicie, to jest maleństwo, dlatego chcę coś z tym zrobić. Ja już ją 2 razy wkładałam do pudełka. To było tak, że ja ją próbowałam pierwsze ukorzenić właśnie, znaczy przełożyłam ją z ziemi do hydro na początku, po zakupie, do takiej wersji na wolności do hydro. Niestety nie przyjęła się, więc wsadziłam już samą bulwę praktycznie do tego pudełka mojego. Tutaj pięknie wyrosła, bo jak to było? No wyrosła chyba jakoś na 2-3 liście może. Tak, na 2-3 liście miała. Wsadziłam ją do keramzytu, bo już stwierdziłam, że no już jest dosyć spora, więc myślę, że sobie poradzi. No ale jak widzicie, no nie bardzo sobie poradziła. Więc chcę z nią coś zrobić, a to jest alokazja Mikolicjana Mackowski, czyli tak zwana Frydek, ale nie wariegata, więc nie Frydek, ale wiemy, o jaką alokazję chodzi. Ona mi się tak podoba, słuchajcie, i naprawdę nie chciałabym jej stracić, bo jak ją stracę, to i tak będę chciała sobie kupić nową. No ale na razie po co, skoro jeszcze jest, jeszcze żyje. Mam nadzieję, że odbije. Co mam zamiar teraz robić? Mam zamiar wsadzić sphagnum do wody, niech się fajnie namoczy i będziemy sobie przesadzać. Już mam gotowy mech, namoczony i tak będę jeszcze może go troszkę podlewać, jak nie dzisiaj po przesadzeniu, to może jutro. Zacznę może od tych bulw, które tutaj są. Później sobie otworzymy pudełko i zobaczymy, co tam się dzieje. Więc tak, potrzebuję kubeczków. Mam tutaj kubeczki, które już miały otwory zrobione. O, teraz widzicie. Więc myślę, że ich użyję. Oczywiście wezmę sobie drugi, który nie ma otworów. Okej. I tak, tutaj wypełnię sobie to sphagnum właśnie. Ok.
myślę, że tyle. I teraz sobie przesadzę tego frytka. O, zobaczcie, że tu nawet te korzenie są takie, no urwały mi się trochę. Teraz się zastanawiam, czy nie wsadzić tego frytka do tej mojej szklarenki, dlatego że on nie ma jakiegoś super dużego systemu korzeniowego, mimo tego, że tutaj w keramzycie co nieco się działo. No ale jak widzicie, nie bardzo sobie poradził. Bo zobaczcie, jakie to jest teraz maleństwo. I tak się zastanawiam właśnie, chociaż tutaj w tym mchu powinien sobie dać radę, nie? Jakby to jest bardzo fajne podłoże do ukorzeniania. Tylko potrzebuję tego dać więcej tutaj. Okej. Tu sobie gdzieś to wepchnę z boku i jeszcze przycisnę obok mchem. O, dobra. Jest ok. Ja to jeszcze sobie później namoczę trochę bardziej, bo w sumie ten mech dosyć mocno odcisnęłam i on nie jest jakiś taki super mokry, więc za chwilę wyschnie. Myślę, że to tak zostawię. Fajnie się to prezentuje też. Bardzo mi się podoba generalnie uprawianie roślin w sphagnum i z chęcią bym się przeniosła na sphagnum. Na przykład jeżeli chodzi właśnie o takie małe sadzonki alokazji, ale sphagnum nie należy do najtańszych podłoży, więc no, ale w sumie już mam go trochę, bo i tutaj jeszcze pudełku jest, jeszcze mam 1 litr tutaj nieodpakowany, nieużyty, więc no może pomyślę, zobaczymy. Okej, stawiam sobie tutaj, to pójdzie do wyczyszczenia i tutaj jeszcze mam tą jedną bulwę. Zobaczmy, co tutaj się dzieje z korzeniami. Nie chcę ich urwać. O! Proszę, proszę. Bardzo ładne, zobaczcie. Bardzo ładne korzenie. Więc nie wiem, dlaczego ona sobie tak nie poradziła. Ale wsadzę ją do mchu. Oczyszczę z tego keramzytu tutaj. Ok, i wezmę kolejne kubeczki. Ok, w sumie nie daję tak dużo tego mchu, bo nie jest to potrzebne. O, no i zobaczymy, jak sobie poradzi. Ładnie wygląda też. Te pink dragonki sobie zostawię w keramzycie, bo jak widzicie tutaj system korzeniowy jest jak najbardziej w porządku i ona sobie radzi dobrze. Rośnie, tutaj jest jej najnowszy liść piękny, już całkiem spory jak na taką wielkość rośliny. Zostawiam ją w keramzycie i myślę, że sobie poradzi w porządku. No i teraz czas na otwarcie tego, co tutaj jest. Więc uwaga, uwaga, uwaga. Dam, 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 dam. Proszę bardzo, co my tu mamy? Tutaj coś już rośnie. Ja wam przybliżę, zobaczcie. Tutaj już jest Pink Dragon. Prawdopodobnie też, bo Pink Dragon, powiem wam, miałam chyba najwięcej bulw. Ale tutaj coś z boku rośnie. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co też to jest. Jest tutaj tego sporo. Tutaj mam bulwę, która zaczyna mi pleśnieć, więc chyba ją po prostu wyrzucę, bo nie potrzebuję takiej, żeby mi jeszcze pleśń rozsyłała tutaj po tym mchu. Jak widzicie, ten mech już jest zielony, bo to pudełko stoi na parapecie, więc no, normalne zjawisko. Tutaj też mam jedną bulwę. To jest bulwa bez korzeni. Też idzie do wyrzucenia, bo ani się nie ukorzeniła, ani nic tutaj nie robi. A już trochę siedziała w tym mchu. Nie chcę, żeby tutaj zagrażała innym. No, ale fajnie się to prezentuje. Tutaj jest jeszcze kilka bulw, więc oczywiście nie wyrzucam tego żłobka. To nie o to chodzi, że ja teraz będę ukorzeniać w sphagnum w takiej wersji wszystkie bulwy, ale chodzi mi o to, że jak będę przenosić już gotowe, powiedzmy, sadzonki, czyli właśnie takiej wielkości do jakby na powierzchnię, to chcę dalej je utrzymywać w sphagnum.
No, więc tak, myślę, że tą alokację sobie weźmiemy, bo ona już jest całkiem fajna, spora. Oczywiście będę uważać z korzeniami, żeby nie naruszyć dużo korzeni. To jest jednak trudne. Ukorzeniając sfagnum, no, trzeba się liczyć z tym, że te korzenie dosyć mocno się chwytają sfagnum i później oddzielenie samej bulwy od sfagnum jest nieco utrudnione, ale nie niemożliwe. Tylko po prostu trzeba uważać. Słuchajcie, mi się dwie naraz wymknęły. Tutaj to poprawiam i zamykam. Tutaj jest jakiś jeszcze, nie wiem co to jest, ale okej, mamy towarzyszkę. Okej, zamykam. Tutaj będzie sobie dalej to wszystko tam rosnąć. A tutaj, słuchajcie, udało mi się wyciągnąć dwie bulwy. Nie wiem, co to jest, ale też sobie wsadzę to do mchu. No i fajne jest to, że nie muszę tutaj, wiecie, dokładnie tego oczyszczać. Jak wam przybliżę, to zobaczycie, że tutaj idzie już nowy liść. Mam nadzieję, że to się zaklimatyzuje. Nie wiem, co to jest za alokazja tutaj. Podejrzewam, że też Pink Dragon. Okej, tutaj już nie mam dziurek w kubeczkach, więc może zrobię bez. Misja skończona, teraz tak naprawdę czekamy, no, chyba kilka tygodni lub kilkanaście dni, żeby zobaczyć efekty. Ja teraz niedługo wyjeżdżam, więc mam nadzieję, że to nie był zły pomysł, żeby przesadzać w takiej chwili te alokacje. Ale też wiedziałam, że jak nie przesadzę teraz, to po powrocie mogę już na przykład tego frytka nie odzyskać. No chyba, żebym go wsadziła do szklarni, ale nie chcę znowu, wiecie, wkładać go do szklarni, potem wyjmować, znowu on się nie przyjmie i tak dalej, więc teraz już bym chciała w tym sfagnum na wolności zacząć uprawiać rośliny, więc tak to się prezentuje. Mam trzy kubeczki. Ja je tutaj jeszcze trochę chyba podleję, bo za mocno odcisnęłam to sfagnum. Więc może troszkę podleję. Ok. No tak, żeby wiecie, była ta woda jednak w środku. Tutaj może troszkę też. Okay. No i tutaj frytka mojego potocznie zwanego. Okej. No dobra. Może tu jeszcze? Nie, dobra, już nie podlewam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Podzielcie się tam Waszymi spostrzeżeniami na temat ukorzeniania alokazji. No i do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się ciepło. Pa!